Doda, na scenie Polsatu świętujesz swoje 20-lecie kariery. Wiemy, że wystąpisz w duetach Dawid Kwiatkowski, Michał Wiśniewski, Justyna Serzkowska i Beata Kozidrak. I zastanawiam się, skąd taki wybór artystów? Przede wszystkim prywatnie uznałam, że Beata Kozidrak to jest spełnienie moich marzeń. I jako młoda dziewczyna totalnie uwielbiałam, jak śpiewała, uczyłam się na jej piosenkach, śpiewu. Wielokrotnie w trakcie swojej kariery coverowałam jej utwory. Nadal oczywiście uważam, że ma jeden z trzech najlepszych wokalów w Polsce. Który ulubiony utwór? Nie, no każdy, no come on. Ale coverowałam Rzekę Marzeń, Nie ma wody na pustyni. No naprawdę sporo tego było. I szczerze, naprawdę, gdybyś mi powiedziała, jak była młodą dziewczyną, że ona będzie śpiewać u mnie na recitalu, to byłoby to dla mnie czymś, jakimś niesamowitym darem od losu. Prawdopodobnie przyspieszyłabym te 20 lat tylko po to, żeby ten festiwal już się odbył. Więc Beata to jest po prostu moje bezczelne, egoistyczne spełnienie marzeń. Jeżeli chodzi o Michała, wiąże nas niesamowita historia, ponieważ my się spotkaliśmy, jako obydwoje podpisywaliśmy kontrakt w firmie fonograficznej. On z ich troje jeszcze miał czarne włosy przed Ramonesce, ja jeszcze przed Virgin, kozaki za kolano. Tak się patrzyliśmy na siebie jak na dwóch dziwaków. Niesamowite jest to, że każdy zrobił tak spektakularną karierę, ale on mi imponował wtedy, bo zrobił pierwszy w Polsce w tych latach 90-tych, 2000-tych takie show, którego już nikt poza mną nie powtórzył. Prawda, ja z nim rozmawiałam i on nawet w wywiadzie mi powiedział, my, ich troje i Doda. No bo taka jest prawda, Ale kochana. Wydawałoby się tutaj, trochę zatrzymam się przy Michale Wiśniewskim, że przez lata jakoś nie było wam po drodze. To teraz mam wrażenie, że się jakoś tak zmieniło i taką macie o sobie dobrą prasę. No po prostu każdy był zajęty swoimi sprawami. Też wiadomo, że im człowiek jest starszy, tym fajniej się, wiesz, nawet nie to, że jednoczyć, bo to nie jest kwestia jednoczenia, no, tylko, że takie jubileusze prowokują do fajnych spotkań, czy po prostu nawet dzwonienia do osób, których się nie widziało 10 lat, albo z którymi miało się złą przeszłość, tak jak na przykład z Justyną.